Cześć moi drodzy, z tej strony Deseo, witam was w kolejnym odcinku z serii Resident Evil 2. Powiem wam, że miałam przed chwilą lekki zawał, bo gra nie czytała mi save'ów. A mało tego, że mi nie czytała, to jak za drugim razem uruchomiłam grę, to czytało mi tylko poszczególne save'y. Nic ze scenariusza Leona B, także był lekki zawał. Ale sytuacja opanowana. Więc tak, shotguna bym schowała, to bym schowała, to zostawimy, roślinkę zostawimy, to zabierzemy, nie, na razie może nie. Ja w sumie to tyle, no. Nic tu więcej na razie nie wskuramy. Poczekajcie, muszę załączyć sobie stoper. O, moment, moment. Dobra. Ja sobie już założę, włożę do ekwipunku magnumka, bo będziemy mieć tutaj spotkanie jakże przemiłe. Chyba już. Sorki, że tak milczę, ale próbowałam się skupić. Okej. Okay. Ile straciliśmy na niego? 5 chyba, nie? Nie, więcej. Z 7 naboi. I co nas tu czeka? What was that all about? Running off like that was reckless and stupid. Those zombies are everywhere. Not to mention that thing that got bent. I was there, Leon. I know. Look, Ada. As an officer, it's my job to look out for you. But we're not going to get through this alive if we don't work together. Okay? All right. We'll do this your way for now. Jednym słowem, Leon opierdzielił Adę za to, że szlaja się gdzie nie potrzeba, jest w niebezpieczeństwie, a że on jest pan policjant i jego obowiązkiem jest ją chronić. To dostała po prostu tradycyjną zjebkę. Nareszcie, pokój do save'a. Znaczy się już nie chodzi mi o samego save'a, tylko chodzi mi o ribbony, które mam nadzieję tutaj znaleźć. Fax to the server manager. Może jakieś hasła, albo jakieś piny, kody. Chyba nie. A tutaj co mamy? Ej, ta szafa taka dziwna. Może to się da przesunąć? Ej, da się.
Ach, to jest na korbkę. Wiem, co to jest za pomieszczenie. Zaraz sobie tam zejdziemy. Magnum chciałabym odłożyć. Ribbony są. Są. Dobra, pozostaje nam winda i to zejście tam w dół, więc na pewno wezejdziemy sobie w dół, ale to za moment. To sobie zostawimy. Weźmiemy sobie shotguna i amunicję do shotguna. Tak. Okej. To schodzimy tam na dół. Może to będą jakieś fajne znajdźki, jakieś amunicja. No jednak wydaje mi się, że ten scenariusz B jest... O kurde, tu jest zgaszone światło. Wydaje mi się, że scenariusz B. O, można to podpalić, tak? Wybaczcie te odgłosy, ale niestety jakiś dzidziuś krzyczy pod blokiem. Wydaje mi się, że scenariusz Leona jest cięższy po prostu, chyba że ja miałam z nim mniej do czynienia i dlatego tak to odbieram. Jakieś takie inne. A tu też można podpalić. Ja tu nigdy nie byłam, powiem wam, w tym pomieszczeniu. Patrzcie. To bardzo dobrze, że tu zeszliśmy. Dobra, wchodzimy na górę. Amunicję do Magnum sobie schowamy. I ruszamy w drogę. Na razie nie sejwujemy. Zobaczymy, jak mi nam to pójdzie. Wolałabym wykonać save troszeczkę później. No to mamy rannego Leona. A tu się da? Nie da się. Pisało, I have to catch, coś tam, moment, już musimy złapać tą kobietę. Weźmy tą mapę. Mam ją wziąć czy nie, bo nie wiem, czy ją, kurde, będzie miał Leon, czy nie. No i nasz Leon został postrzelony. Pójdźmy najpierw tu. Może tu coś będzie dobrego. Nie ma nic? Okej, nie to nie. A tu? Też nie. Ona tu wyszła chyba na górę, prawda? Mama Sherry. No Jezu, nienawidzę tego robactwa. Ada Wong. Ada Wong. I've heard that name before. Now I remember. One of the men from Chicago who came to assist the T-Virus research used his girlfriend's name as his password. Ada and John, I believe. How did you know? Who are you? Annette Birkin. My husband is the man responsible for the creation of the T-Virus. William Birkin. What? John's dead. He became one of those zombies. My condolences. And although I regret this, you will be joining him shortly. I won't let anyone take the G-Virus away from me.
G-Virus? It's capable of creating the ultimate bioweapon. Its potential is even greater than that of the T-Virus. Then that must mean the creature in the police department is... precisely... my husband, William. And it's all Umbrella's fault. None of this would have happened if they hadn't tried to steal his research away from him. Where did you get that pendant? It looks exactly like the one I gave Sherry. She dropped it. I've been holding on to it for her. Liar! Give it back to me! Too bad. Słuchajcie. Generalnie mama Sherry, żona Williama Birkina, przedstawiła jej, nakreśliła jej sytuację w związku z G i T wirusem, że zawsze za tego wirusa odpowiedzialny jest jej mąż William Birkin i oczywiście korporacja Umbrella, ale do czego zmierzam? Że w tym naszyjniku tej małej była fiolka. Ja nie wiem, czy to jest jakiś... czy to nie jest przypadkiem antidotum? Bo to tak wyglądało. No nie? Takie miałam wrażenie. O, mamy tu pierwszy medalion. No, przecież widzę, że tu coś jest, więc podnieś to chyba, że... Aha, ona tego nie chce, czyli to chyba będzie mógł wziąć Leon w takim bądź razie. I tego też nie mogę wziąć. Okej, okay, czyli to są rzeczy, które może wziąć Leon. Tak się zastanawiam, po co ja tu schodzę? Aha, bo ona tam spadła chyba, tak? Biedny Leon. Nawet go Franca nie opatrzyła, nie? Zobaczmy, co tutaj jest na górze. Tu jest ten drugi pokój, w którym byliśmy Claire, pamiętam. Tak, tutaj mamy naboje. I tu też jest... Oj, no roślinki i maszyna do pisania. A, tu nie ma ribbonów? Są. No to wiecie co, jak mamy tyle ribbonów, to możemy z nich korzystać. Zaraz sobie zasejwuję, tylko sobie jeszcze pomieszam roślinki. Te ribbony. I jeszcze bym sobie zeszła tutaj na dół, jeżeli się da. Tym takim zejście drabinką. Tam też były jakieś znajdźki i pamiętam, jak żeśmy Claire grali. Zapiszemy sobie. A ja bym sobie to zapisała na przykład tutaj. Okej. A tu w tych szafeczkach nic? Nic. Schowajmy to. I jeszcze zejdziemy sobie tu. Zamknięte. A ja mam korbę? Tu taka korbka jest, nie? Kurczę, nie wiem.
narysowana. Ale ja chyba już nie mam żadnej korbki. Nie mam. To pupa, tam nie zejdziemy. No dobra, i tak żeśmy fajnie nazbierali wszystkiego. A, poczekajcie, jeszcze sprawdzę. A tymi drzwiami? Też nie wyjdę, nie, pewnie nie. Ej, otwarte. Ale jaja. Kurde, ja nie wiem, czy ja powinnam tu iść, słuchajcie. Tu jest... Tutaj wyszła, pamiętam, Claire z Sherry. Nie, nie chcemy schodzić. Dobra. W takim razie tutaj nie było takiej potrzeby iść. Trudno, znowu muszę wymienić tych zombiaków. Mam nadzieję, że mnie nie pogryzą. Nie będę tego komentować, bo... No jeszcze on ma danger, nie? Dobra. Nie idziemy tu po prostu. W sumie dobrze, że tak się stało, bo przynajmniej nie zużyłam tych roślinek niepotrzebnie. Jezus, jak się wzięli do koryta. Dobra, dawać mi to już. No i gdzie jest ten safe? Dobra, jest. Działa. Dobra. Idziemy do tej Ady, bo tam widocznie dobre rzeczy się dzieją. Tam mamy jeden medalion, właśnie widziałam. Ale ja sobie tu w takim razie, skoro ona nie mogła wziąć rzeczy, które powinien zebrać Leon, to ja bym sobie tu jeszcze wyeksplorowała to pomieszczenie. Tam z tymi kanałami, tam gdzie jest ta drabinka. O, mamy kluczyk. To dobrze. O. Patrzcie, Wolf Medal, to czyli tutaj trzeba było wziąć. A tutaj jak byliśmy Adą, to ona nic nie chciała tutaj stąd wziąć. O, już wiatrak działa, więc nie przejdziemy sobie tędy niestety. A, słuchajcie, muszę się wrócić. Nie wzięłam tego. Tego zaworu. Bo tam przecież będzie ten most do kręcenia. O to mi się rozchodzi, właśnie. Lecimy, lecimy z życiem. Razem mamy pająki, ale chyba wtedy też były pająki. Bo też tak kojarzę, że kiedyś tu były zombiaki, ale to chyba jak tutaj już z małą Sherry biegliśmy, Claire. Dobra, lecimy, lecimy.
Okej, i tu widzę matki tej nie ma, dobra. Teraz tak, tu musimy użyć tego. Już tam widzę, roślinki na mnie czekają. Wszystko sobie weźmiemy. O, może najpierw tego zaworu użyję z powrotem. Muszę mieć most u góry przestawiony. Jestem ciekawa, czy tu tutaj też będzie ten krokodyl. Następna. Zmieszamy sobie roślinki. Tylko tak się zastanawiam, żebym miała jeszcze później miejsce, wiecie, na ten kolejny medalion. Bo tu jeszcze ribbony chyba będą, nie? No, właśnie. Kurczę, żebym miała miejsce. Ja jak coś, to zużyjemy tych roślinek, bo ja nie będę latała w tej z powrotem. Mamy ich nadzwyczaj dużo, muszę wam powiedzieć. Ale tak jak mówię, wydaje mi się, że ten scenariusz jest trudniejszy. Tu chyba nie będzie krokodyla. Mam taką nadzieję. No słuchajcie, wielce Ada opatrzyła naszego Leona. Niesamowite. A jeszcze te notatki. Nie było chyba nic takiego istotnego, jeżeli chodzi o jakieś kody. Natomiast na pewno fabularnie, na pewno wiele informacji ciekawych wnosi to do gry. Więc zachęcam do przeczytania. Lecimy włożyć nasze dwa medaliony. O, teraz mamy zębiaki. Niech ona tu przyjdzie do mnie. Nie ma co marnować amunicji, skoro bez problemu można ich ominąć. Tu będą nadal pająki. Zaraz mnie kuźwa weźmie pająk i czymś opluje, jak będę tak zwlekać. Chodź, 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 chodź.
nic nie ma? Aż dziwne. No ale okej, niech będzie. Tu jest jeszcze coś, czy ma tutaj... A, musimy wezwać najpierw to. No słuchajcie, skoro tam wyciąg był po drugiej stronie, czyli rozumiem, że Claire już... już tam jest. Ja pierdzielę, jaka jazda. Wiecie co? Nie spodziewałam się tego. Ja o tym sobie zapomniałam. Zupełnie. Słuchajcie, chyba daliśmy radę. Myślałam, że to coś gorszego będzie. Tutaj już nic nie ma, nie? Nie, dobra, wychodzimy stąd. Powiem wam, przestraszyłam się. Ale... tragedii nie było. Dobrze, że mieliśmy tego shotguna. I co tutaj, jak to podpalę, to też będzie jakiś kluczyk do tamtej szafeczki w laboratorium? Czy nie bardzo? Jest. Bardzo dobrze. Dokładnie ten sam kluczyk. Zmienię sobie broń. Że pomimo tego jednego zgonu fajnie dzisiaj nawet nam idzie. Tutaj troszkę ich... Jeszcze ktoś idzie, bo słyszę. I tutaj chyba będziemy mieli pokój z save'em, o ile pamiętam. Więc sobie zasejwujemy. We finally arrived. There must be something hidden here. Aida twierdzi, że musi być coś tutaj ukryte. Zapewne chodzi o sterowanie tym takim, nie wiem co to jest nawet, takiej platformie, w której leżała zarażona Sherry. Schowamy sobie roślinki, to sobie połączymy, to sobie schowamy, to sobie schowamy, tak mi się wydaje. Albo wiecie, zostawię to, bo ja nie pamiętam już, czy jeszcze będę do tego potrzebowała, czy nie. Na pewno będę chciała, jak sobie myślę, tutaj...
Dobra, na razie nie będę kombinować. Wezmę sobie ribbony, zasejwujemy sobie. Będziemy na pewno kończyć ten odcinek, ale coś tu jeszcze było, nie? O, właśnie. Czekajcie, pozbieramy sobie fanty. Nie, nie chcemy schodzić na dół. Dobra, sejwujemy. Dobra, i to wszystko na dzisiaj. Dziękuję za dzisiejszy odcinek, za to, że byliście ze mną. Do następnego, cześć!